Jeśli drogowcy zaczynają łatać dziury w jezdniach czy wprost remontować odcinki dróg, to nieomylny znak, że mamy wiosnę. Jedna z wielu inwestycji, jaką miasto zaplanowało, to budowa łącznika dzielnicowego na tysiącleciu, czyli przebudowa tego układu drogowego ulica PCK, obrońców Westerplatte, obrońców Poczty Gdańskiej. To jest zadanie, które swoją genezę ma w budżecie obywatelskim, ale ta wola mieszkańców nie przekładała się niestety na koszty, które były szacowane, bo tam w budżecie obywatelskim było na to zadanie bodaj 300 tysięcy złotych, a jak się okazało po naszych szacunkach, by zrobić to prawidłowo i tak jak trzeba, to potrzebne było ponad 1 200 000 złotych. I takie są też koszty tego zadania, bowiem zostały te pieniądze po prostu dołożone z budżetu miasta i dzięki temu w taki pełnym wymiarze ten łącznik będzie na tysiącleciu budowany. Tam już powoli się te prace zaczynają. Mamy organizację ruchu, uczulamy na utrudnienia na tysiącleciu. Jest tam wysoka zabudowa, dużo ludzi mieszka, więc no tym bardziej musimy uważać, ale tym bardziej jest jak gdyby uzasadniona ta inwestycja. Ma potrwać do 31 maja, więc myślę, że jeśli tylko pogoda nam tutaj będzie portała figli tak jak teraz, to będzie wszystko w porządku i te prace po prostu zakończą się w terminie.